Witam, szanowną widownię, w kolejnym odcinku czytelniczego kącika na kanale Pająki. W tym odcinku zajmiemy się książką Upadek autorstwa Alberta Camus. Zapraszam. Tydzień temu mówiliśmy sobie o Sartrze, no a w tym tygodniu zostajemy we Francji, zostajemy w okolicach egzystencjalizmu, skupiamy się na Camus. I padło akurat na Upadek, bardzo króciutką książeczkę, tylko licząc na sobie tam 100, 110, 120 stron. Za sekundę wyjaśnię, czemu na Upadek padło, ale na początku chciałbym taką tutaj uwagę moją wyprowadzić, że jest to książka jak na swój rozmiar, jak na swoją długość, niesamowicie złożona, okazuje się. Jest po prostu tak wielowątkowa i tak jakby płodna do interpretacji, że szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego, rozpoczynając czytanie i przeczytałem ją bardzo szybko, w ciągu tam jednego dnia czy dwóch dni, tak jednym haustem, że tak powiem. No i muszę się przyznać trochę tak bezkrytycznie, tak spodziewałem się czegoś pokroju choćby Dżumy, gdzie no narracja jest jednak bardziej klasyczna, bardziej taka powieściowa. Nawet Obcy, mimo tego, że jest bardziej taki eksperymentalny, że tak powiem, to dalej ma no bardziej spójną tą strukturę narracyjną. Tymczasem tutaj no to jest książka napisana w taki sposób, jakby każde zdanie, każdy paragraf miał swoje swoiste przesłanie, swoje swoiste znaczenie, także książka jest pisana w tym, jak jest pisana, autor nie kieruje się jakimiś wymogami fabularnymi czy narracyjnymi, tylko właśnie przekazaniem jakiegoś zestawu myśli. I cała książka jest zatopiona jakby w takim symbolizmie, że jakby akcje bohatera tutaj głównego nie można ich brać tak at face value, jakby, że po prostu jak jest napisane, że coś robi, to to robi, jak coś mówi, to to mówi, tylko wszystko ma jakby drugie dno. Czyli w tym sensie bardziej przypomina ta książka coś jak Czekając na Godot, Becketa, czy chociażby Wilka Stepowego, Hessego, gdzie również trzeba naprawdę głęboko się zastanowić nad interpretacją nawet poszczególnych zdań, poszczególnych, prawda, tak jak mówiłem, akapitów. No i ja nie byłem gotowy na tego typu książkę, niestety. Tak jak mówię, przeczytałem bardzo szybko i być może mniej przez to wyciągnąłem z tej książki niż bym mógł. Postaram się tutaj Państwu przedstawić jakieś, prawda, interpretacje i tak dalej, ale być może, że jeszcze dużo zostało tutaj po prostu do zaczerpnięcia treści, której teraz nie jestem w stanie, prawda, tutaj Państwu przedłożyć. Natomiast pociesza mnie myśl, że prawdopodobnie będę czytał Upadek jeszcze raz, kiedy będę się przygotowywał do odcinka o Camus, tak jak zrobiliśmy taki łączony, wspólny odcinek o Sartrze, to również będzie podobny taki o Camus, tylko sobie przeczytam jeszcze Mit o Syzyfie, w ogóle bardzo ładne wydanie z tłoczonymi tutaj literami, i przeczytam jeszcze Buntownika czy Rebelianta, jakiekolwiek jest polskie tłumaczenie, i wtedy wydaje mi się, że będę gotowy, żeby omówić całokształt pracy Camus, prawda, już będę miał chyba 8 wtedy jego pozycji przeczytanych i będzie się to wydawało wystarczające jak dla mnie. Natomiast jeśli ten odcinek jest w planach i będzie powstawał, to jaki jest sens w takim razie omawiania Upadku teraz? Otóż powód jest bardzo prosty i palący, mianowicie taki, że dostałem w prezencie koniak Camus i bardzo mam ochotę go otworzyć i uznałem, że to będzie dobra okazja, jeśli przeczytam jakąś książkę Camus i omówię, i tak, prawda, będzie łączona recenzja koniaku Camus, jak również książki Camus. Więc taki był zamysł za tym wszystkim. Jak widzą Państwo, wszystkie moje decyzje są głęboko przemyślane i zaplanowane. Będziemy tak sobie tutaj popijać w trakcie omawiania i no, mam nadzieję, że dobrze się bawić i że to nasze spotkanie będzie jakkolwiek informatywne. Państwa zdrowie i przechodzimy do recenzji. Kurczę, no dobre bardzo. No, ale zaczynając czytać Upadek, od razu rzuca się w oczy nietypowy sposób prowadzenia narracji. Mianowicie nazwałbym go właściwie drugoosobowym. Pierwszoosobowy oczywiście to narrator pisze jakby autobiograficznie niejako, no, pisze jakby o swoim życiu, o swoich przemyśleniach, no, skupia się na swoich właśnie przeżyciach. Trzecioosobowa oczywiście opisuje narrator osobę trzecią, sam narrator
sam narrator jest takim bezosobowym, prawda, lewitującym nad akcją bytem, wszechwiedzącym czasami, no wiadomo, jest więcej jakby rodzajów i odmian tych narracji, ale po raz pierwszy chyba spotkałem się z książką prowadzoną w całości jako dialog, ale przedstawiając tylko te kwestie wymawiane przez głównego bohatera. I ten bardzo ciekawy zabieg osiąga dwa cele. Raz, że proza jest bardzo zdynamizowana, bo cały czas mamy ten jakby konwersacyjny ton, przez co dużo płynniej się nam to czyta i też używana jest taka mowa bardziej typowa dla rozmów, taka bardziej oratorska, przekonująca nas do jakiejś racji i stosująca, prawda, różne flourishes po angielsku, czyli ozdobniki, prawda, słowne, które są typowe dla słowa mówionego, a nietypowe być może dla takiego zwykłego opisu, czy prozy, czy no takiego literackiego języka. Zaś drugi profit tego sposobu pisania jest taki, że pozbywamy się wszelkiego jakby niepotrzebnego balastu z powieści, czyli jakby opisów świata przedstawionego, czy opisów postaci, czy takich dynamizujących zwrotów jak coś tam powiedział bohater, jakiś tam robiąc coś tam. To wszystko wycinamy i zostaje sam ten dialog, no, monolog tutaj właściwie nieustanny, przez co ta treść jest niesamowicie nasycona, gdyż są tutaj po prostu historia za historią, jakieś bardzo takie ciekawe obserwacje i sytuacje, które spotykają głównego bohatera, przedstawione tak właśnie bezpośrednio i dynamicznie. Więc książka jest złudniczo krótka, faktycznie jednak mieszcząc w sobie tyle samo treści, co niejedna, prawda, 300-400 stronicowa powieść, która no, być może ma podobną ilość tych jakichś wątków, prawda, filozoficznych i tak dalej, ale topi je jakby w całym tym schematycznym powieściopisarstwie, że tak powiem. Więc to było takie słowo o technicznym aspekcie tej książki, jak się zaczyna ją czytać, ale przechodząc do treści, która no, właśnie tutaj jest najciekawsza i do tych właśnie wspomnianych wątków filozoficznych, to od razu zauważamy coś dosyć nietypowego, jeśli czytaliśmy też właśnie Obcego, czy Dżumę, czy Ostatniego Człowieka Camus, mianowicie rozwinięte użycie metaforyki chrześcijańskiej. I tutaj nawet poczynając od tytułu, prawda, upadek nawiązujący do upadku Adama i Ewy z raju, ale nawet takie pomniejsze detale w książce, one są bardzo symboliczne, nawet pomijając to, że wątek Chrystusa i wątek sędziów i najróżniejsze wątki z Nowego Testamentu są poruszane wprost w treści książki i komentowane przez głównego bohatera, pomijając to, to nawet nazwy postaci, no, główna postać nazywa się Jean-Baptiste Clemens i Jean-Baptiste to jest prawdziwe imię, jakie się nadaje, prawda, mężczyznom we Francji, ale znaczy Jan Chrzciciel i jest bardzo ciekawe powiązanie głównego bohatera z Janem Chrzcicielem i z wodą. Jan Chrzciciel oczywiście stał w rzece, chrzcząc ludzi. Ta woda, prawda, obmywała z grzechów tych ludzi. Natomiast tutaj Jean-Baptiste ma taką jakby awersję do rzek i wręcz stroni od wody i ma bardzo traumatyczne przeżycia związane właśnie z rzekami, z wodą. No, do tego za sekundę przejdziemy. Ale też wtedy zabawny, no, może taki ironiczny jest fakt, że mieszka w Amsterdamie, że z własnej woli przeprowadził się do Amsterdamu, który jest miastem z takimi koncentrycznymi kręgami kanałów. I on tutaj jest kojarzony przez samego głównego bohatera z piekłem, z 9 kręgami piekieł. Tutaj powołuje się na Dantego, prawda? Więc wolontaryjnie się Jean-Baptiste przeprowadził do miejsca, które stanowi dla niego piekło. W jakim celu? No do tego też za sekundę dojdziemy. I tutaj w książce opowiada Jean-Baptiste historię swojego życia, gdzie rozpoczyna od opisu tego, że pracował jako sędzia, że był bardzo szanowany, miał świetną karierę. W ogóle we wszelkich dziedzinach życia, jakie by sobie nie wyobrazić, to mu się powodziło. Miał mnóstwo przyjaciół, miał powodzenie u kobiet, miał dużo, dużo pieniędzy, miał poważanie społeczne, jak również był postrzegany jako bardzo cnotliwy człowiek. On specjalnie zadawał sobie trud, żeby na przykład pomagać jakimś tam niewidomym na ulicy i generalnie kreował taką pozę bycia, prawda, niezwykle moralnym osobnikiem w takim celu, żeby niejako
podbudowywać swoje ego, bo najbardziej wyraźną cechą charakteru chyba tutaj głównego bohatera jest jego skrajny egoizm, prawda, i po prostu zapatrzenie w siebie i w swoje potrzeby. I jakoś udało mu się przez te działania pozornie altruistyczne czerpać na tyle osobistej satysfakcji, że ci wszyscy ludzie, którym pomagał i tak dalej, stawali się takimi środkami do celu, gdzie celem było, prawda, zadowolenie właśnie jego ego. I on pisze tutaj, że pomagając tym potrzebującym i dając jałmużnę i tak dalej, zdobywał niejako kontrolę nad tymi ludźmi. Jednakże ten błogi spokój i zadowolenie w jego życiu dobiegają końca po takim epizodzie, który zachodzi, kiedy przekracza nocą jakąś rzekę i widzi, mija kobietę i potem słyszy, jak już ją minął, ta kobieta wpada do wody, popełniła próbę samobójczą, prawda? I ma wtedy wybór, czy rzucić się do tej rzeki, spróbować uratować tą kobietę, czy to zignorować. Oczywiście ryzykując swoim zdrowiem i życiem. Więc dla takiej osoby jak Jean-Baptiste, dla takiego właśnie skrajnego egoisty, wydaje się być logicznym wyborem, żeby zignorować tą potrzebującą, szczególnie w przypadku, gdzie tutaj nie ma świadków dookoła, to jest w środku nocy. I tak właśnie postępuje. Udaje, że nie słyszy krzyków tonącej i potem nikomu nie zwierza się z tego epizodu. I wydaje się, że zostawił to za sobą, prawda, że dalej toczy się jego życie. Pozornie jego sytuacja nijak się nie zmienia, bo dalej, prawda, jest szanowany i poważany przez swoich znajomych. Natomiast mimo tego, że wydaje się, że zachował się zgodnie ze swoimi ideałami, to nęka go jakieś takie, wydaje się, poczucie winy. Może nie bezpośrednio, nie jakoś świadomie, ale na pewno podświadomie, gdyż zaczyna ulegać odchyleniu, że tak powiem, jego zdrowie psychiczne. On na przykład, jak mija jakiś inny most, to słyszy śmiech, kobiecy śmiech, najprawdopodobniej halucynuje tenże śmiech, potem jest na jakimś statku wycieczkowym, widzi w morzu czarny punkt i wydaje mu się, że widzi, prawda, że ten punkt to jest ta tonąca kobieta znowu. Czyli ewidentnie nęka go jakoś dalej to zajście i jeszcze dalej to idzie, że patrzy w lustro i wydaje mu się, że jego własne odbicie jakoś tak się ma taki grymas, prawda, taki jakby uśmieszek na twarzy i wydaje mu się również, że nagle jego znajomi zaczynają go potajemnie oceniać, że jakby przejrzeli przez tą jego pozę, że dostrzegają, że coś tam jest u niego nie tak i że jakby śmieją się za jego plecami i to jest dla niego najgorsze po prostu, co może być. I to jest ten moment tytułowego upadku. Trochę tak jak właśnie Adam w raju zjada owoc poznania dobra i zła, tak tutaj też Jean-Baptiste wydaje się, że pierwszy raz staje przed takim dylematem, który naprawdę przetestował jakby jego wewnętrzne wartości i właśnie wypadł z tego błogiego raju, jego poprzedniego, bardzo udanego życia i no niestety tutaj zaczął się borykać z takimi bardzo, bardzo przykrymi, ciążącymi mu sytuacjami. I potem to jakby postępuje, on w końcu zaprzepaszcza swoją karierę, podupada na zdrowiu przez te wszystkie paranoje, które go nękają i w końcu właśnie przeprowadza się do Amsterdamu, ażeby tam zostać sędzią pokutnikiem, jak się tak sam nazywa, i spowiadać się ludziom z tych swoich wszystkich grzechów, opowiadać historię swojego życia, nie tając niczego i nawet krytykując, będąc bardzo samokrytycznym w tych swoich wyznaniach, ale tak właśnie spowiadać się tym ludziom, tylko czemu, można by się zapytać. I tutaj wydaje mi się, że zahaczamy już o jeden z głównych wątków w tej książce, mianowicie ten brak sensu, ten absurdyzm, prawda, który znamy z innych prac Camus, jakby liczenie się człowieka z brakiem Boga i z brakiem sensu jakiegoś wrodzonego, inherentnego w świecie i właśnie tego, jak sobie człowiek z tym radzi. I tutaj ten dylemat postawiony jest w taki sposób, że główny bohater, ateista i cynik, nie może ze szczerością zwrócić się o pomoc do księdza, poprosić o spowiedź i wyspowiadać się jakiemuś, no nie spowiada się, prawda, księdzów podczas spowiedzi tylko Bogu, a kiedy się nie wierzy w Boga, no to tak naprawdę komu można wyznać swoje winy, jak można uzyskać przebaczenie,
prawda? No, jedyne, na co wpada główny bohater, to spowiadać się losowym ludziom, prawda, w Amsterdamie, ale nigdy nie może dać mu to takiej satysfakcji z odpuszczenia tych grzechów, prawda? No bo kto tak naprawdę ma moc odpuścić grzechy, jeśli nie Bóg? Drugi człowiek absolutnie nie może tego zrobić, może jedynie wysłuchać i ewentualnie poczuć litość do tego głównego bohatera. I to właśnie staje się jego celem. On zdaje sobie sprawę, że nigdy nie wyzbędzie się tej swojej winy, więc jedyne, co mu pozostaje według niego, to ściągać innych w dół do swojego poziomu. On właśnie przez tą litość, którą wydobywa z tych obcych ludzi, przez swoje historie, wydaje się obarczać ich również niejako pośrednio winą za swoje czyny, albo przynajmniej świadomością tej winy. Im więcej osób jest świadomych jego win, jego grzechów, tym one jakoś mniej ciążą na jego własnym sumieniu, tak jakby ten ciężar był dzielony na ileś tam ludzi. Jednocześnie jednak również wiąże się to z jego miłością własną i absolutnym egoizmem, gdyż w momencie, kiedy on absolutnie się uniża i kompletnie uzewnętrznia, nie kryjąc niczego, to poprzez budzenie litości u innych ludzi budzi w nich niejako taką refleksję co do ich własnej osoby, jakie oni mają udane życie w porównaniu do tego, prawda, upadłego, podupadłego na zdrowiu również właśnie głównego bohatera. I tutaj przytacza taką historię, która jest bardzo tutaj emblematyczna, gdzie jakiś była dwójka przyjaciół, jeden z tych przyjaciół trafił do więzienia, a drugi zaczął spać na podłodze, bo sobie mówił, że skoro jego przyjaciel nie posiada żadnych wygód w tym więzieniu, no to byłoby jakby afrontem ich przyjaźni, gdyby on spał w miękkim łóżku, kiedy tamten przyjaciel tak cierpi. I podobnie te historie Jana Baptista wydają się być obliczone na to, żeby wywoływać takie poczucie winy u innych ludzi. I ponownie on zaczyna kontrolować tą sytuację, kontrolować niejako ich życia, tak właśnie dominować ich przez skrajne uniżenie. To jest dosyć paradoksalne, ale taki jest meritum tej książki, wydaje się, albo jego ostateczny cel, który oczywiście nie jest żadnym faktycznym planem na życie, ani na poradzenie sobie z tymi problemami. To jest tylko taki, no, cope, że tak powiem. Świeży, wyraźnie owocowy charakter czynią koniak Camus wyśmienitą bazą dla koktajli i long drinków. Co to za herezję tutaj prawi etykieta. Pyszny jest taki, jaki jest Camus. Naprawdę. Może nie jest to najbardziej złożony smak. Jest taki z nutą słodyczy, taki trochę karmelowy, nie za mocny, przyjemnie się pije, taki lekki, super jest. Bardzo polecam. I to mnie też zaciekawiło w upadku, że tak naprawdę nie widzimy tutaj tego typowego dla Camus, wydawałoby się, optymistycznego absurdyzmu, tego uśmiechającego się Syzyfa, tych wszystkich, prawda, no nie tworzenia wartości, ale jakby uśmiechania się wobec tego absurdu. Nie widać tutaj tej wiecznego lata wobec nieskończonej zimy, jak tam idzie ten cytat. Właśnie nie. Tutaj w powieści pisanej już przy końcu jego życia, bo ona została wydana w 57, Camus umarł w 60, wydaje się, może nawet odchodzić niejako od swojej poprzedniej filozofii. Tutaj wybrzmiewa właśnie taka skrajna tragedia ludzkiego istnienia, nie podając żadnych rozwiązań tak naprawdę. Ta książka jest właśnie głęboko pesymistyczna i tragiczna, i niektórzy twierdzą, że to użycie właśnie tej chrześcijańskiej symboliki, tych odniesień wszystkich do chrześcijaństwa, że być może ta książka sygnalizuje pewien zwrot w myśli Camus, że gdyby dane mu było żyć dłużej, to właśnie zacząłby iść intelektualnie w stronę chrześcijaństwa, bo w ostatnich latach zaczął coraz bardziej odnosić się krytycznie do takiego ateistycznego, prawda, egzystencjalizmu pokroju Sartra, podczas gdy nigdy tak naprawdę nie wypowiadał się krytycznie co do religii, co do chrześcijaństwa. Nawet, może to mniej znany fakt, ale jedna z jego pierwszych prac, czy nawet
Pierwsza jego praca to był traktat o metafizyce w ujęciu świętego Augustyna i Plotyna bodajże. Więc już od początku swojej kariery był niejako powiązany z chrześcijaństwem. Nawet jeśli nie wierzył, prawda, w te doktryny, to dalej widać, że był tym zainteresowany, przynajmniej tak intelektualnie. I na koniec chciałbym dodać jeszcze jeden wątek, który tam gdzieś doczytałem, mianowicie wątek autobiograficzny. Można zauważyć dużo podobieństw pomiędzy głównym bohaterem, prawda, a samym Camus, lecz fragment życiorysu Camus, który jest tutaj być może najważniejszy albo no, bardzo istotny dla interpretacji tej książki. Druga żona Camus, oni byli w takim półotwartym związku, że ona jakby przymykała oko na jego różne romanse z innymi kobietami i ona się na to zgadzała, ale po jakimś czasie coś jej się w głowie, prawda, przestawiło, no, miała jakieś problemy mentalne i doprowadziło ją to do próby samobójczej i popełniła tą próbę samobójczą na oczach, prawda, samego Camus, chyba bodajże się rzuciła, chciała skoczyć z balkonu, prawda, i on ją powstrzymał w ostatniej chwili. I to przeżycie było bardzo traumatyczne oczywiście dla samego Camus. On nawet potem borykał się z myślami samobójczymi i po tym jak napisał tą książkę, w której oczywiście też jest wątek samobójstwa kobiety, potem rzekomo żona powiedziała mu po przeczytaniu tej książki, że byłeś mi winny to dzieło. Więc być może, że takie poczucie winy Camus związane z jego rozpustnym i takim może w jego oczach zakłamanym życiem, bo mógł się uważać za takiego właśnie człowieka absurdalnego, tego absurdalnego herosa, który robi wszystko dla swojej wolności, dla swojego szczęścia, wobec tego bezsensu istnienia i tak dalej. No, takie, tego typu skrajne, prawda, traumatyczne wydarzenia, taka wydaje się być przynajmniej teza tej książki, one weryfikują tak naprawdę, czy takie postawy są faktycznymi, pozytywnymi postawami, jakie można mieć i żyć według tych zasad, czy są jedynie taką pustą pozą, takim kłamaniem sobie w żywe oczy. Wydaje się, że ma takie zdanie o egzystencjalistach Camus, prawda, szczególnie właśnie w późniejszych latach jego życia, ale no, swoją filozofię wydaje się, że właśnie mógł skrytykować właśnie przez tą książkę, że taki mógł być jej sens. Jak również, żeby być może zadośćuczynić swojej żonie i stanąć w takim ogniu samokrytyki, że tak powiem. No, ale tak jak mówiłem, na pewno wspomnę więcej o Camus i chrześcijaństwie w moim odcinku o nim. Natomiast na razie to będzie tyle. Jeszcze może parę słów o tej samej książce. No, jest bardzo no, krótka, poczytna. No, proza jest tutaj na naprawdę wysokim poziomie i wydaje mi się, że jeśli przeczytam tą książkę ponownie i naprawdę przyłożę się do jej analizy i interpretacji, to wyda mi się no, po prostu arcydziełem, może opus magnum Camus, bo na początku wydawało mi się, że jednak Obcy jest bardziej ikoniczną powieścią i rzeczywiście ma tam sceny, które bardziej zapadają w pamięć, jednak pod względem po prostu gęstości treści i, no i takiego emocjonalnego wydźwięku, przynajmniej z mojej strony po przeczytaniu tej książki, to Upadek jest dużo mocniejszy i na razie wydaje mi się, że to może być najlepsza praca Camus, jaką przeczytałem do tej pory, no ale to też wspomnę, prawda, w następnej recenzji. W każdym razie mi niezmiernie się książka podobała, jak widać, polecam ją, naprawdę to jest bardzo mały wkład swojego czasu, a naprawdę dużo można zyskać, wydaje mi się. I no nie wiem, jakoś rzadko wydaje się, że mówi się o tej książce i świetnie by było, gdyby większa ilość osób o niej poczytała, żebyśmy mogli sobie, prawda, podyskutować tutaj. Jeśli Państwo przeczytali, oczywiście zapraszam w komentarzach do podzielenia się swoją opinią. I tak, myślę, że to będzie na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Państwu się odcinek podobał, więc będę kończył i życzę Państwu miłego wieczora oraz przyjemnych lektur. Do widzenia.